Nareszcie wybrzmiał nam pierwszy gwizdek. I zaczynają mamuśki z Kłaczyny, ale wysoko podeszły influencerki. Jezu! Narapat, gdzie masz okulary? W piłce męskiej w zasadzie te pierwsze piłki zagrywane są do tyłu. A tutaj co robią panie? Pierwsza piłka zagrywana do przodu. To jest tak zwana ta piłka progresywna i od razu jest sytuacja bramkowa. To jest niesamowite. Tutaj nie ma mowy jakimś myśleniu takim pragmatycznym, że będziemy bronić w wyniku, czy gramy na zero. Absolutnie nie. Tutaj jest granie po prostu o gole, tak jak teraz. Nalepa, no i fantastyczne uderzenie. No. Ta najbardziej aktywna od pierwszych minut, numer 7. Fantastycznie usposobiona piłkarka dzisiejszego wieczoru. Widzimy, jak jest naładowana od pierwszych minut energią. To ona właśnie tę pierwszą piłkę dostała, stworzyła zagrożenie. Natomiast z drugiej była w stanie pokonać bramkarkę Mamusię. Zdecydowanie najpopularniejsza zawodniczka drużyny FC Followers. Kilkadziesiąt tysięcy obserwujących w mediach społecznościowych. Ja myślę, że to trafienie może mieć spokojnie kilkadziesiąt tysięcy polubień, drugie tyle wyświetleń, bo to naprawdę była fenomenalna bramka. Dziewczyny, budzimy się! Czekamy na jakąś odpowiedź mamusiek z Kłaczyny. Mówiliśmy, że to była ich bolączka w pierwszym meczu.